20 szyb, wandale w nocy między godziną 0:10 a 0:39 w przeciągu 15 minut potrafili wybić 20 szyb, które są w amfiteatrze na ulicy Rybackiej. Niestety muszę powiedzieć, że koszta są ogromne, bo w granicach 6-7 tysięcy w tej chwili ustalamy, jaka jest suma wartości zdewastowanych szyb. Dzięki monitoringowi udało się nagrać, nie wiemy, sprawców, podejrzanych, którzy są domniemanymi sprawcami tego wybicia. Policja wspólnie z moim funkcjonariuszem w nocy zatrzymała osoby, które były widoczne na kamerach. W tej chwili trwa postępowanie. Policja przesłuchuje te osoby. No miejmy nadzieję, że poniosą one surową karę i zostaną ukarane w taki sposób, aby przykładem dla przykładu już nikt więcej takiego czynu nie dokonał.